Dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za mądrość. Dziękujemy za światło. Przyjmujemy Twoje słowo, Duchu Święty. Nasze umysły są otwarte. Jesteśmy czynni duchowo. Rozumiemy, co do nas mówisz. Niczego nie stracimy, Duchu Święty. Amen. Miałem troszkę inaczej zrobić, ale będę dzisiaj mówił na temat diabła, na temat demonów, na temat całego systemu demonicznego. Zacznę od księgi Ezechiela 28, 1, 10. Księga Ezechiela 28, 1, 10. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ponieważ serce Twoje było wyniosłe, mówiłeś, jestem Bogiem. Siedzibę Bogów zamieszkuję pośród mórz, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. Rzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel, żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta. Dzięki Twojej mądrości, Twojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę. Zrobiłeś złoto i srebro w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak Twoje serce stało się wyniosłe z powodu Twojego bogactwa. Czy to tak mówi Wszechmocny Pan? Ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże, dlatego ja oto sprowadzę na Ciebie cudzoziemców, najsłuszcze narody. Te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej Twojej mądrości i zhańbią Twoją świetność. Strącą Cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną wśród mórz. Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy Cię będą zabijali? Jestem Bogiem, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I w mocy tych, którzy Cię kładą trupem, umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo ja to powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. To jest opowieść o pewnym człowieku, który był księciem Tyru. Był przywódcą państwa. Był pysznym człowiekiem. Był człowiekiem butnym, człowiekiem, który uważał się za Boga. Dwukrotnie w tym fragmencie jest napisane: uważałeś się za Boga, a jesteś tylko człowiekiem. Ale fragment dalej zaczyna się druga część 28 rozdziału. Od 11 wersetu. Pieśń żałobna nad królem. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelkiego rodzaju drogie kamienie. Karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl i onyks. Szafir, rubin i szmaragd ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej Bożej górze. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym Twoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej. A cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Zrobiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie nagrywali. Z
Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa Twoich win, przygonienie niegodziwym Twoim handlu, dlatego wywiodłem z Ciebie ogień i ten Cię strawił. Obróciłem Cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. Wszyscy, którzy Cię znali spośród ludów, zdumiewali się nad Tobą, stały się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Jakże różne dwa opisy. Pierwszy opis opisujący człowieka dumnego, który uważa się za Boga, jednak jest tylko człowiekiem. Książę Tyru. Drugi opis. Król Tyru. Kim jest król Tyru? Zwierzchność. To szatan. To historia Lucyfera. Chcę przeczytać kolejny fragment z Księgi Izajasza, 14 rozdział. Księga Izajasza, 14 rozdział. Wersety od 4 do 15. Od 14? Od 14 rozdział, wersety od 4 do 15. Okay. Zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim. I powiedz tak, powiesz tak. Wykończył się ciemiężca, skończyło się pęczenie. Pan złamał laskę bezbożnych berło tyranów. Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku. Tratował w gniewie ludy, darcząc je bez litości. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie mówią, odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkich królów narodów, także każe wstać im z tronów. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie, także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś. Twoją pychę i brzęk twoich ludni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo poranna, jasny synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pokrąco narodu. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Oto dwa opisy obrazujące to, co się stało z Lucyferem. Kiedy będziecie je sobie badać, przyglądajcie się im. Kim jest Lucyfer? Lucyfer to jeden z trzech archaniołów. Dlaczego mówię jeden z trzech archaniołów? Ponieważ hierarchia anielska, ona jest wielopoziomowa. Na jednym z poziomów, zwanym poziomem archanielskim, znajdujemy trzech archaniołów. Archanioła Michała, archanioła Gabriela i archanioła Lucyfera. Nie są to najwyżsi aniołowie, a nie są to najniżsi aniołowie. A są w takim miejscu, jakby to można powiedzieć, kierowników. To kierownicy w pewnym sensie. Między tych trzech archaniołów Bóg podzielił na znany nam kosmos. Kosmos został podzielony na trzy części. Każdy z tych trzech archaniołów zarządzał swoją częścią. Archanioł Lucyfer zarządzał częścią kosmosu,
którego centrum była Ziemia. Ziemia była punktem dowodzenia Archanioła Lucyfera, punktem jego zarządu, miejscem jego zarządu, jego biurem. A kim był Lucyfer? A w zasadzie jak wyglądała formuła kierownicza tych archaniołów? Archanioł Gabriel był przez Boga, że tak powiem, używany, czy też można powiedzieć używany do w pewnym sensie pewnego przekazywania woli Bożej. Archanioł Gabriel zajmował się przekazywaniem woli Bożej. To był on jakby był heroldem woli Bożej. On był odpowiedzialny za przekaz woli Bożej w kosmosie. On ją ogłaszał i wojska anielskie, które stały za nim, ponieważ za każdym z tych archaniołów stały byty anielskie pomniejsze, będące pod ich autorytetem, żołnierze anielscy. A więc archanioł Gabriel był odpowiedzialny za wprowadzanie, za ogłaszanie i wprowadzanie woli Bożej. Posiadał do tego odpowiednią moc i odpowiednie predyspozycje. Archanioł Michał to archanioł wojny. To pewnego rodzaju minister wojny. To postać bardzo militarna. To pod jego autorytetem są aniołowie strzegący różnego rodzaju regionów duchowych. To on jest generałem. Jest też, co ciekawe, bezpośrednio delegowany przez Boga do ochrony Izraela. Dlaczego Izrael, na marginesie o tym mówię, dlaczego Izrael jest nie do zniszczenia na poziomie militarnym? Dlatego, że jest pod bezpośrednią ochroną ministra wojny nieba. Archanioł Michał osobiście jest odpowiedzialny za ochronę Izraela. Tak to w ogóle wygląda. Archanioł Michał też był odpowiedzialny za pewnego rodzaju bezpieczeństwo wewnętrzne kosmosu. On i jego wojownicy aniołowie, aniołowie wojny, strzegli i strzegą działań w kosmosie. Oni strzegą tego. Też na marginesie mówiąc, kiedy byłem zainspirowany przez Boga, aby wzywać aniołów wojny do pomocy, to zawsze to było bardzo ciekawe, jak oni działali. No, przedziwne było. Nie robiłem tego często, ale kiedy to robiłem, to zawsze to wyglądało ciekawie. Zawsze to wyglądało w ten sposób, że jakby przed moim życiem ruszał jakiś pług, który absolutnie mi wyrównywał ziemię. Wyrównywał ziemię. Nic nie mogło się ostać. To specyficzne anioły. Archanioł Lucyfer był odpowiedzialny za dwie rzeczy. Przede wszystkim był bezpośrednio odpowiedzialny za otoczenie splendorem Boga samego. On był najpiękniejszy z trzech cherubów. Najpiękniejszy. Co to znaczy też najpiękniejszy? Nie tylko był piękniejszy jego wygląd. On był, był piękniejszy od archanioła Michała i piękniejszy od archanioła Gabriela. Teolodzy twierdzą, że był najpiękniejszym aniołem. A pseudonim, który mu nadają, syn Jutrzenki, oznacza, że był bardzo świetlisty. Jego lice były bardzo gładkie. To piękny anioł. Piękny. Ludzie w ogóle myślą, że diabeł jest brzydki. No.
Brzydki jest grzech. Lucyfer jest piękny. Ponadto jego piękno było piękne wewnętrznie. Nie był tak utalentowany. Bóg obdarował go talentami. Wszelkiego rodzaju talenty były w nim skumulowane. Był bezpośrednio odpowiedzialny za poezję, malarstwo, muzykę, za wszelkiego rodzaju kulturę i sztukę. Dlatego to jeszcze są tak zainfekowane. Dlatego to jest tak zainfekowane. Rozumiecie? Dlatego to tak infekuje. Lucyfer był liderem uwielbienia, ale też był handlowcem. Był postacią, która rozprzestrzeniała atrybuty Boże. Jak one wyglądały, Bóg jeden wie. Ja już dawno wyrosłem z mentalności, że jesteśmy jedyną, jakby jedynymi żywymi istotami we wszechświecie. Nie wiem, ile jest stworzonych przez Boga w różnych miejscach cywilizacji, kultur. Ja nie mam pojęcia. Byłbym arogantem, gdybym twierdził, że jesteśmy jedyni. Znając Boga i Jego rozmach, tak? Czytając tylko jedną przypowieść, wyszedł siewca, aby siać, tak? To ja jestem momentalnie wypionowany w ogóle w temacie tej teoretycznej jednorodności Boga. To my jesteśmy. Ja mówię, wiesz co? Jesteśmy. O, mówimy tak, to jesteśmy. Ale jak to jest, to ja nie wiem. Tak? Jak to jest, to ja do końca nie wiem. Wiem, że był jakiś handel, czyli było jakieś wnoszenie atrybutów Bożych, jakich nie wiem, dóbr jakich nie wiem. Ale o tym mówi Słowo Boże. Taki był Lucyfer, za to był Lucyfer odpowiedzialny. I teraz, co się dzieje z Lucyferem? Lucyfer oczywiście ma za nim stoją również zastępy anielskie. Zastępy anielskie. Czy tak naprawdę posiada 1/3 armii aniołów? Mówimy aniołów podległych. Bo jak powiedziałem, archaniołowie Michał, Gabriel i Lucyfer nie byli najwyższymi aniołami. Widzimy wyższe byty anielskie, na przykład trony. Przedziwne, potężne byty, o których jest tylko troszkę wspomniane. Widzimy też informację, że w pewnym momencie anioł zwiąże Lucyfera. On zostaje związany. Wiesz, żeby związać Lucyfera i wrzucić go do czeluści na 1000 lat, trzeba być większym niż Lucyfer. Lucyfer zostanie spacyfikowany, tak, przez byty anielskie wyższe. Lucyfer to nie jest największy anioł. Są trony na przykład. Rozumiecie? Są jeszcze potem wyższe. Panowania. Są panowania. W ogóle Bóg wie, co to jest. Bóg wie, kim one są. Wiem natomiast, jak wyglądają aniołki podrzędne. Te najmniejsze. No to one, to jeden z nich na przykład odwiedził Daniela. I Daniel, jak zobaczył najmniejszego z aniołków, tak, to dostał paraliżu. Padł na ziemię i nie mógł wstać. Został sparaliżowany. To ten mały aniołek. Tam jest napisane, że ten aniołek stał jedną nogą w morzu, a drugą na lądzie. Miał kilka pięter. Więc jak go Daniel zobaczył, rozumiecie, to mało mu serce nie stanęło. To takie były te aniołki podrzędne. To tak jak propo, kiedy wysyłasz anioła, to ty nie wysyłasz, proszę ciebie, jakiegoś, proszę ciebie, wiesz, geja z pupcią, proszę ciebie, grubą i loczkami na głowie. To nie takiego aniołka wysyłasz, bo takich aniołków nam rysują. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy widzieliście, co rysują. Jakie tam rzeźby robią. Rozumiesz? To jest dramat. Człowieku, takie coś tam rysują. Ja nie wiem, to pedofilia. W ogóle jest jakiś homoseksualizm i pedofilia, uważam, człowieku.
to jest propagowana przez Ciebie, nie ma takich aniołków. Tak? Są takie, jak mówi Pismo. Że mogą doprowadzić, proszę Ciebie, do paraliżu na sam wylot. Ja, rozumiesz? Poza tym te aniołki, to widzisz, jak one wyglądają. Jedna twarz orła, z drugiej strony lwa, z innej wołu, a czwarta człowiecza. Po 6 skrzydełek, zamiast stóp kopyta. To anioły są straszne, a diabeł jest ładny. W ogóle jest odwrotnie wszystko. Rozumiesz, o co tu chodzi? Lucyfer nie ma kopyt. Lucyfer ma piękne stopy. Jest napisane skończone piękno. Skończone piękno. W ogóle nie to, to nie jest to. Wiecie, o co chodzi. Coś wam powiem też na marginesie. Cała filozofia upiększania ciała do granic bałwochwalstwa pochodzi od Lucyfera. Rozumiecie? Bo to z niego jest, ale nie będę o tym teraz mówił, będę o tym mówił później. Co on robi, ów archanioł Lucyfer? Ano, dochodzi do pewnego wniosku. Dochodzi do wniosku, że jest lepszy niż inni. Że posiada większą moc niż inni. Że, chcę zaznaczyć, że on nigdy nie lży Boga. W ogóle nigdy. To jest bzdura. Żaden archanioł nie lżył Boga. Lucyfer też nie lżył Boga. On nigdy nie lżył, on nigdy nie wystąpił przeciwko Jahwe. W cudzysłowie, on nigdy tego nie zrobił. Nazwijmy tak Boga roboczo na potrzeby tych wykładów. Nie? Co on chciał? On chciał zasiąść z nim na tronie. On powiedział: Ojcze mój, chcę z Tobą rządzić wszechświatem. Ojcze mój. Rozumiecie? I teraz musicie wiedzieć bardzo ważną rzecz. Chcę, żebyście też zrozumieli Boga. To nie jest tak, że Bóg na niego wydaje wyrok. I mówi: teraz za to, że tu chciałeś ze mną usiąść na tronie, to ja Cię strącam. To nie jest prawda, że mnie go strąca. Widzicie, Bóg był zawsze Bogiem, a Lucyfer, on w pewnym sensie za blisko podszedł. To zrozumcie to. To nie ma czegoś takiego, że jest Bóg, teraz tam aniołowie przychodzili, rozumiesz, o co chodzi? Siema, czy nawet podchodzili i się kłaniali, go tam w stopy zawali. Tego czegoś nie ma. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Nie ma czegoś takiego. To jest fikcja literacka. Bóg to jest postać, w której wszyscy żyjemy i wszyscy się poruszamy. O tym trochę wam mówiłem. To nie jest tak, że tam siedzi jakiś starzec gdzieś na jakimś tronie. Z jakąś lachą, z jakimś berłem, z czymś tam. Teraz Lucyfer przyszedł i chciał tam z nim na tym tronie usiąść. Nie. Bóg to jest postać, w której wszystko się wydarza. W pewnym sensie on jest i też go nie ma. On w sposób mistyczny jest. Nie w taki, że go można dotknąć. Lucyfer nie mógł dotknąć Boga. Natomiast tutaj jest napisane, że on zaczął zbliżać się do miejsca, które się nazywa Górą Narad. Bóg jedyny wie, czym jest Góra Narad. Z tego, co wynika z symboliki całokształtu, jest to miejsce głównej ekspansji obecności i mocy Boga. Jest prawdopodobne, że tam, ponieważ mówimy o naradach, że tam znajdują się, że jest to jakiś wymiar, w którym znajdują się anielskie byty wyższe, takie jak trony, prawda, czy też panowania, że one tam są.
że one stanowią pewnego rodzaju tą radę, prawda? Inaczej może tam radę, to też źle powiedziane, ale jakby one są jakby głównym zarządem tam. A w centrum jest manifest Boży. Jak on wygląda, ja nie wiem. To rozumiecie? To trudne jest. I teraz istnieje prawdopodobieństwo, że Lucyfer, on chce wejść na górę Narad. I w ogóle sam fakt wejścia na górę Narad, rozumiecie, zaczyna być wielkim problemem, bo on nie może wejść na górę Narad. Nie może tam wejść też Gabriel, nie może tam wejść Michał. Tylko że oni to znają w ogóle swoje miejsce. Oni są kierownikami. Kierownicy nie chodzą, tak, na radę zarządu. Ich tam nikt nie zaprasza. Archanioł Michał, Gabriel i Lucyfer, oni nie otrzymywali dyrektyw od Boga. Oni otrzymywali dyrektywy od swoich zwierzchników, od tronów, które otrzymywały dyrektywy od panowań. Rozumiecie, o co chodzi? Hierarchia. To jest hierarchia. Ścisła hierarchia. I teraz to jest coś takiego, jakby kierownik korporacji jakiejś, on chciał przyjść na zebranie zarządu. Wiecie, że kierownik korporacji, w korporacji, on sobie zarabia fajną kasę, nie zarabia 10 tysięcy miesięcznie, tak? Ale on nie zna właściciela. Bo właściciel mógł nigdy nie przyjechać do Polski. Właściciel mieszka sobie w Arabii Saudyjskiej, prowadzi w Polsce za pomocą rady nadzorczej pewną korporację, która to rada nadzorcza powołuje kierowników. I teraz na przykład ten właściciel firmy z tej Arabii Saudyjskiej dzwoni i mówi na przykład: proszę przyjechać tutaj, i przyjeżdża kilku głównych zarządców, tak? I teraz raptem któryś z kierowników też wsiada w samolot i chce tam się wpieprzyć, tylko on nie ma tam przepustki. Chce wejść do tego hotelu, w którym oni tam siedzą. Czy on jest pracownikiem tej firmy? No jest, ale on nie ma prawa tam wejść. I jak on się zacznie tam wdzierać, to wiecie, co się stanie? Ochroniarz, który tam stoi, tak? Przywali mu gonga. I jego legitymacja bycia kierownikiem nic nie znaczy. Bo to jest zebranie zarządu, które zwołał prezes. Kierownik zna tylko imię prezesa, jest powołany do określonych rzeczy. Wielu ludzi myśli, że w ogóle Lucyfer to się kręcił koło Boga, w ogóle, wiesz, o co chodzi? Coś tam. Nie, to bzdury są, to wymysły ludzkie. Lucyfer chciał wejść na górę Narad. I sam fakt próby wejścia tam, rozumiecie, skończył się tym, tak, że on odpadł. Wejście na górę Narad było wejściem w pewnego rodzaju strefę uwalniania mocy, która była zbyt silna dla Lucyfera. Dlaczego Lucyfer spadł z nieba, w cudzysłowie? Dlaczego on odpadł? Dlatego, że on wszedł w miejsce, tak, które do niego nie należy. To nie to, że Bóg tam w ogóle, teraz ja cię w ogóle, wiesz, świętym kopniakiem zsyłam. Nie, tak nie ma. Bo Słowo Boże nam pokazuje inną rzecz. I wybuchła wojna w niebie. Księga Daniela opowiada. Rozumiecie? I wybuchła wojna w niebie. Co się dzieje? Lucyfer wywołuje wojnę. Wojnę. Na jakim poziomie? Na poziomie kierowników. Tam jest wojna. Natychmiast zostaje dana od tronów i panowań informacja dla archanioła Michała. Stawaj do walki. I archanioł Michał, tak, staje do walki i prowadzi wojnę pańską w niebie. W wyniku tej wojny Lucyfer, tak, spada na ziemię. Kto spada z nim? Kto odpada? Kto idzie za nim? Wręcz, bo tam odpada, to trudno powiedzieć. Kto idzie za nim? No 30%, czy tam 1/3 aniołów podstawowych. Dlatego jest napisane: i pociągnął za sobą 1/3 gwiazd niebieskich. Rozumiecie? One za nim idą na ziemię. Dlaczego na ziemię? Co to znaczy na ziemię? No co to jest ta ziemia?
No to jest pewien obszar, na którym my teraz jesteśmy, plus środowisko duchowe wokół, czyli tak zwane okręgi niebieskie. Jak czytacie dobrze pismo, to dowiadujecie się, że jest to władca, który rządzi w powietrzu, będący w okręgach niebieskich. Jest to duch, który działa w rzeczywistości duchowej przyporządkowanej ziemi, jakby w duchowej atmosferze ziemi. Tutaj. I teraz coś na temat ziemi. Pierwsza Mojżeszowa. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I drugi werset. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Piękny, malowniczy opis, który znajdujemy w różnego rodzaju malowidłach, książkach, obrazach itd. Piękny, ale bardzo niejasny. Przede wszystkim na początku widzimy, Bóg stworzył niebo. Najpierw powstaje niebo, czyli ziemia, ona powstaje w systemie wtórnym. Czyli najpierw powstaje ten byt, tak, w którym znajduje się, ktoś powie, Bóg. Nie. No straszna jest informacja, że Boga nie ma w niebie. No Boga nie ma w niebie. No bo Bóg stworzył. No to co? No to gdzie on był? Z zewnątrz musiał stworzyć. Bóg jest w miejscu, które jest nieznane. Co mówi słowo? W światłości niedostępnej. Światłość niedostępna to nie jest niebo. Jakby Bóg był w niebie, no to byśmy mieli poważny kłopot teologiczny. To się zmieszył, nie Bóg. Nie. No nie, to by było w ogóle coś w ogóle bardzo takiego słabego, bo by było środowisko, w którym on jest. A prawda jest taka, że nie Bóg jest w niebie, tylko niebo w Bogu. I to jest wielka różnica. To nie Bóg jest w niebie, tylko niebo w Bogu. Jak ty pójdziesz do nieba, rozumiesz, o co chodzi? To nie będzie takie miejsce, gdzie tam pro ciebie w ogóle ty wiesz, jakiego ty Boga w życiu spotkasz, tylko w postaci Jezusa. Boga nikt nigdy nie widział i nigdy nie zobaczy. Żadna istota stworzona nie może w sposób bezpośredni dotknąć Boga, rozumiecie? To się stało z Lucyferem. Lucyfer tylko przeszedł granice góry narad. Jak go pieprznęło, to się w pale nie mieści. Nie ma tak, że pójdziemy. Bóg to w ogóle jest dostępny w Chrystusie i tylko będzie dostępny w Chrystusie zawsze. My nie będziemy nigdy mieli innego kontaktu z Bogiem, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nigdy. Ani w Tysiącletnim Królestwie, ani w ogóle w Nowym Jeruzalem, ani nigdy. No. Tylko Jezus. O kurczę. Czasem ludzie teraz się tak czepiają, no co wy tylko o tym Jezusie, o tym Jezusie. Ja mówię, bo my tylko Jezusa mamy. My nic tam więcej nie mamy, to my tam więcej mamy. Jakie tam my możemy. Jak Bóg jest tylko i wyłącznie dostępny w Jezusie dla stworzenia. W ogóle nie ma innego Boga. Poza tym Bóg to jest w ogóle zabójcza siła. Żadne stworzenie nie jest w stanie przetrwać konfrontacji w ogóle z Bogiem. Tak? W ogóle konfrontacji pod tytułem, że może tam pójdę bezpośrednio z Bogiem pogadać. To w ogóle to takie, nie wiem, rozumiesz, tak jakby mrówka wyszła z mrowiska i powiedziała, pójdę do prezydenta i z prezydentem tę sprawę załatwię. My jesteśmy, rozumiecie, jak człowiek jest wąskomyśli człowiek. To tu jest napisane, że Bóg stworzył niebo. Niebo, miejsce przebywania wszelkiego rodzaju bytów anielskich. Jakby inaczej, Bóg stworzył rzeczywistość duchową. I co? I ziemię. Werset drugi, a ziemia była pustkowiem i chaosem. No i jest wielki problem, ponieważ ten zapis w ogóle nie istnieje w oryginale. Słowo była jest źle przetłumaczone. To słowo oznacza, to słowo, które jest użyte, hebrajskie słowo, to jest słowo stała się, a nie była. No, jak ja znam Boga, to Bóg to, co tworzy, to jest jakie? Doskonałe. Dobre, doskonałe. No, tu jest była pustkowiem i chaosem. No i te słowo pustkowiem i chaosem, to jest hebrajskie słowo tohu, bohu. Hebrajskie słowo tohu i hebrajskie słowo bohu oznacza chaos, zamęt, zniszczenie, demolkę. Rozumiecie?
To jest coś takiego jak pobojowisko, że nastąpiło coś, co dokonało zniszczenia, czyli to hu bo hu. Jak nie wiem, jakiś wicher przeleciał przez Izrael, to mówili, o to hu bo hu, poszło, zniszczyło, domy powywalało, drzewa połamało. Jak ktoś kogoś zlał strasznie, pobił go, skopał, to hu bo hu się mówi, bo wiesz, to jest zniszczony przez kogoś. Jak jakaś wojna przeszła, to hu bo hu. I tutaj jest napisane, że ziemia stała się to hu bo hu. Dlaczego ziemia stała się to hu bo hu? To jest bardzo ważna sprawa. Między pierwszym a drugim wersetem Pisma Świętego mogły minąć miliony lat. Miliony lat. Między pierwszym a drugim wersetem. Ludzie mówią, że ziemia ma 6 tysięcy. Ja mówię, ty masz 6 komórek czynnych tylko. Twierdzi, że ziemia ma 6 tysięcy lat. Ty masz 6 komórek czynnych. Rozumiesz? Jedna odpowiada za siuszu, druga za kupę. Takie masz komórki. A ty twierdzisz, że masz na 6 tysięcy. Rozumiesz, to wariaci tak mówią. Bo to jest napisane w Piśmie, człowieku. Pismo jest napisane dla ludzi, rozumiesz? Stary Testament. Dla ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha. Przez ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha. Martwi duchowo, napisali dla martwych duchowo. Żeby w ogóle zakreślić jakiś rys. Ok? Poza tym jest to jedna z setek informacji. Te informacje znajdują się we wszystkich kulturach. Chińskiej, japońskiej, babilońskiej, perskiej, wszędzie, człowieku. Pisma starsze od Biblii o 2000 lat o tym piszą. Polski też, duch Peruna unosił się nad Rozumiem. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii upłynęło wiele milionów lat. Pierwsza Mojżeszowa, 1:28. Mówi tak, i błogosławił im Bóg i rzekł do nich, Bóg, rozradzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad pastwem niebieskim, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Piękny werset. Nie napisali jednego słowa. I napełniajcie ziemię. Ale oryginał ma tam jeszcze jedno słowo. Na nowo. Na nowo. Tego nie odnotowali. Bo nie mogli z tym sobie poradzić. Ale hebrajski manuskrypt mówi: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie na nowo ziemię. Co to znaczy na nowo? To znaczy, że ona była napełniona. Ona była kiedyś pełna. Ona stała się tohu bohu. Ona stała się chaosem. Ona stała się pobojowiskiem, a nie była. Około 66 milionów lat temu w ziemię coś uderzyło i w wyniku tego zginęło przynajmniej 75% życia na Ziemi. Zgadnijcie, co 66 milionów lat temu spadło na Ziemię. Lucyfer i 30% aniołów, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Rozjechały ziemię w gniewie i złości. Ziemia została zniszczona. Wściekły diabeł, któremu się wydawało, że zostanie Panem Świata. Ci geolodzy mówią, to wielki meteoryt, to on spadł i zrobił wielki kanion w Stanach Zjednoczonych. To diabeł dupą przeorał Stany. Taka jest prawda. Dlatego jest wielki kanion. Dramatyczna informacja dla różnych ludzi. Co zrobisz? W epoce dinozaurów żyły jakieś istoty. Rozumne. Dowodzą tego choćby obrazy umieszczone na tak zwanych kamieniach z Ica, przedstawiające stworzenia ludzko-podobne, jeżdżące na dinozaurach. Chrześcijanie nie chcą o tym słyszeć. Mówią, co to było? A mówię, a właśnie. To było pokolenie przedadamowe. Pokolenie przedadamowe,
bogami Lucyfera. Kim było owo pokolenie przedadamowe? Były to stworzenia, które były podobne obecnym ludziom. Bardzo ważna informacja dla nas. Ludziom się wydaje, że Bóg tworzy linearnie, że to jest coś takiego, że Bóg sobie wymyślił, stworzy człowieka. I to ten człowiek stworzony, Adam, Ewa, pyk, takie coś. No nie do końca. Bóg nieraz próbował. Powstały różne byty. Dzisiaj się wykopuje różne w ogóle wykopaliska i ludzie mówią, co to jest Australopitek, a co to jest to? Ja mówię, no to coś, co nie wyszło. Jak to Bogu coś nie wyszło? Ja mówię, no nie czytasz Pisma Świętego? No w mojej Biblii jest napisane, że jeżeli garncarz robi jakieś naczynie i mu nie wyjdzie, to co robi? Niszczy i robi drugie. My jesteśmy naczyniem, które wyszło. My przetrzymaliśmy. Rozumiecie? Przestańmy myśleć w sposób bajkowy. Nie mówmy, nie ma Australopiteka. To była małpa. No weź. Jeszcze żadna małpa nie zrobiła dzidy w życiu. Widziałeś małpę? Małpy nie robią dzid. Nie zasłaniają sobie tyłków. Okej? Okay? Małpa to małpa. Australopitek to Australopitek. Na ziemi przed ludźmi żyło pokolenie przedadamowe. Pokolenie przedadamowe były to nieznane, byty, które były podobne fizycznie do ludzi. Były na usługach Lucyfera, bo Bóg te stworzenia stworzył po to, aby usługiwały jego archaniołowi Lucyferowi. Zajmowały się one całym oprzyrządowaniem, całym osprzętem, jakby całą logistyką funkcjonowania Lucyfera i były sługami aniołów, które były pod jurysdykcją Lucyfera. A więc mamy kierownika Lucyfera, mamy pracowników nadrzędnych, czyli aniołów pomniejszych i mamy pokolenie przedadamowe, które jest ostatnim sortem wyrobników, zajmujących się tym, co pan kierownik, tak, i jego główni pracownicy ustanawiają i ustalają. I teraz, kiedy Lucyfer się buntuje i w wyniku tego buntu, tak, pod wpływem działań archanioła Michała przegrywa walkę i jest zrzucony na ziemię razem z 1/3 aniołów podrzędnych, tak, to on otrzymuje swoją karę i oni też swoją karę otrzymują. Ale co jest z pokoleniem przedadamowym? Zarówno aniołowie, ta 1/3 aniołów, która była z Lucyferem, ona się opowiada za Lucyferem, w związku z tym otrzymuje karę taką jak Lucyfer i pokolenie przedadamowe też opowiada się za Lucyferem. Dlaczego? Wyjaśniam, to Lucyfer dla nich jest Bogiem. Tak jak dla aniołów podrzędnych Lucyfer jest Bogiem. Oni wiedzą, że jest gdzieś ten właściciel firmy, ale to Lucyfer nimi rządzi. Idą za Lucyferem. Pokolenie przedadamowe, również podporządkowane Lucyferowi, jest absolutnie zdeklarowane, aby iść dalej za nim. I teraz jaki oni otrzymują wyrok za to, że idą za Lucyferem? Wiecie jaki? Umierają ich ciała. Następuje śmierć ciała. Ale pozostają ich duchy. Bezcielesne. W Piśmie Świętym zwane daimonium. Demony to nie zbuntowani aniołowie. To duchy pokolenia przedadamowego, które kiedyś miały ciała, a dziś ich nie mają. Dlatego tak pragną Twojego. Chcą Twoich zmysłów. Chcą uprawiać seks. Chcą smakować potrawy. Chcą brać narkotyki. Chcą pić. Chcą przeżywać życie. Ale nie mają ciała. Dlatego wchodzą w ludzkie ciała. I mieszkają w ludziach.
Oto daimonium. Kim są zbuntowane anioły? Jak są zwani w Biblii? Daimon. Podobnie, ale inaczej. A więc w Biblii mamy dwie formuły demoniczne. Daimonion, czyli demony podstawowe, i daimon, czyli zbuntowane byty anielskie. I kiedy Pan Jezus powiedział, demony wyganiajcie, On powiedział, daimonion wyganiajcie. Bo żaden zbuntowany anioł, czyli daimon, nigdy nie zamieszka w człowieku. Dlaczego? Bo ciało człowieka dla anioła jest niczym. Żaden anioł, nawet najbardziej zbuntowany, nie chciałby siedzieć w naszych ciałach. Oni uważają nas za głupie małpy. Dla każdego najmniejszego anioła, który na przykład jest opisany w Księdze Daniela, rozumiecie? Najbardziej inteligentny z ludzi jest kompletnym zerem. Czy przyszło ci by do głowy na przykład kiedyś, żebyś chciał wejść w ciało stonki? To żałosne. Dla anioła to żałosne wejść w człowieka. Żałosne. One posiadają swoje duchowe ciała. O tym mówi Słowo Boże. Jest napisane, jest ciało cielesne i jest ciało duchowe. Aniołowie, zbuntowani to aniołowie, daimon, posiadają swoje specyficzne ciała. One działają przez ludzi na różnych odcinkach, tak? Ale nie wchodzą w człowieka, nie mieszkają w nim i tak dalej. One zarządzają. Jak wygląda system hierarchii demonicznej? Efezjan 6:12. Przełożymy sobie pismo. Efezjan 6:12. Zanim to poruszymy, powiemy jeszcze chwilkę na temat obecnego stanu Lucyfera. List do Efezjan 6:12. Lucyfer jest dzisiaj tutaj na ziemi przywódcą zarówno daimon, jak i daimonem. Co jest bardzo ważne, nie wolno nam oglądać tego jako niesamowicie zorganizowanego państwa. To bardziej chaotyczny system. Lucyfer to czysto egoistyczna postać. Bardzo inteligentna postać. 100% czystego intelektu. Obdarowany potężnymi talentami, a jak wiecie, nieodwracalne są co? Powołania i obdarowanie Boże. Nie dotyczy to tylko ludzi, dotyczy to również aniołów. Również Lucyfera. Nigdy Lucyfer nie utracił mocy, którą posiadał. Nigdy. On dalej posiada taką moc, że jest w stanie znieść każde stworzenie poniższe. Uważam, że żaden człowiek w bezpośredniej konfrontacji z szatanem nie ma żadnych szans. Żadnych szans. Co utracił Lucyfer? Utracił władzę. Władza od mocy różni się bardzo. Moc to siła, możliwości, energia. Władza to pewnego rodzaju status. No na przykład, nieraz się o tym powtarzam, mówię, widzimy małego policjanta stojącego na drodze, który swoim lizakiem zatrzymuje wielkiego Tira. Tir posiada moc, a policjant władzę. Taka jest różnica. Rozumiecie? Tir bez żadnego problemu jest w stanie przejechać policjanta. Nawet by w ogóle zadraźnięcia na zderzaku nie miał. No dlaczego on się zatrzymuje? Wiecie dlaczego? Bo za tym małym, chudym policjantem, z tym małym, chudym lizaczkiem stoi całe państwo polskie. Gdyby ten tir zabił tego policjanta, tak? To na następnym rondzie by była grupa uderzeniowa komandosów, która by zastrzeliła ten tir. Wysadziłaby go w powietrze i zmiotła z powierzchni ziemi. Dlatego też tir się zatrzymuje. Nie dlatego, że nie ma mocy.
ale dlatego, że nie posiada władzy, a chudy policjant posiada władzę. I dla porównania, ty nie posiadasz 1% mocy, którą posiada szatan. To ty posiadasz całą władzę. I czy jemu się podoba w swoim popieprzonym umyśle, czy nie, musi się na to zgodzić, że ty masz władzę. Rozumiecie? Dlatego na jedno twoje słowo, ten wielki, inteligentny i piękny archanioł, tak? Musi zrobić ci, proszę ciebie, pedikir własnym językiem. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, w jakim miejscu jesteś ty, w jakim miejscu jest on. Natomiast nigdy nie możesz twierdzić, że w sposób naturalny jesteś w stanie go pokonać. Bo to tak nie działa. Gdyby policjant zdjął mundur, nie miałby lizaka i ustałby w nocy na szosie, to tir by go przejechał, bo by się obawiał, że to bandyta. Rozumiecie? Policjant musi funkcjonować w dzień, w mundurze i pokazując atrybuty swojej władzy. Wtedy w ogóle to działa. Królestwo diabła, że tak go nazwiemy, to nielegalna formuła na obecnej ziemi. Tutaj na ziemi my, jako ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, stanowimy ostateczną władzę, nadaną nam przez Władcę Wszechświata Jezusa Chrystusa. Jesteśmy synami i córkami Boga, posiadającymi władzę nad każdym elementem. A więc my musimy zrozumieć, że diabeł jest, że są zbuntowane byty anielskie, czyli daimon, że jest plejada duchów plemienia przedadamowego, czyli daimonion, czyli demonów podstawowych. Natomiast to wszystko posiada różną formę mocy, natomiast to wszystko nie posiada żadnej władzy. W praktyce więc słowo, które mówi, możesz deptać po wężach i skorpionach, a nic ci się nie stanie, jest twoją konstytucją. Rozumiecie? A więc mamy demoniczne siły pełne mocy, nie posiadające żadnej władzy do twojego życia. I posiadamy, i mamy kościół, tak? Który nijak się ma, jeżeli chodzi o moc w stosunku do demonicznych sił, posiadający całkowitą władzę. Całkowitą. I to musimy zrozumieć. Następnie musimy też zrozumieć, że piekło jako takie, tak nazwijmy to, czyli to całe Królestwo Ciemności, ono nie jest wcale zorganizowane tak dobrze. Wygląda to tak, że na czubku tej piramidy chaosu jest Lucyfer, który w ogóle chce, bo to jest czysta pycha w cudzysłowie, on w ogóle chce, żeby wszyscy mu służyli. To w ogóle debil, jeżeli chodzi o tron. On w ogóle to fanatyk tronu, jak moja żona mówi. Fanatyk tronu. On chce, żeby mu służyły te zbuntowane anioły i on chce, żeby służyło mu te pokolenie przedadamowe. Rozumiecie? No i chce też, żeby mu służyli wszyscy ludzie. No debil, no. Chce, żeby wszyscy mu służyli. Co jest jego celem? No pożyć jak najdłużej. Utrzymać się. Tak! Jego celem nie jest zrobienie jakiegoś państwa, uklecenie czegoś tam, bo on wie, bo jest czystym intelektem, że to nie tak. On już nic tam nie ukręci. On już jest w ogóle po bardzo poważnych przejściach życiowych. Chciał się dostać na górę narad, rozumiecie? Został spacyfikowany, wszystko mu odebrano, rozwalono, stworzono ludzi, zbawiono ludzi, rozumiecie? Jest epoka Ducha Świętego, on ma naprawdę przesrane i on wie, że ma przesrane. Bo to czysty intelekt. A więc on się nie łudzi. A więc też nie buduje czegoś. Nie patrzmy na diabła jako wielkiego budowniczego, który buduje imperia. Diabeł, on chce jak najdłużej się utrzymać. Ponieważ posiada moc, posiada doświadczenie i parę milionów lat historii za nim,
Rozumiecie? To w cudzysłowie w jednym palcu, tak, ma wszystko to, o czym mówi National Geographic i Discovery razem wzięte. Jest w stanie wkręcić w zasadzie każdego człowieka we wszystko. Zna kody genetyczne, wie, kto był czyimś pradziadkiem. Wie wszystko, w cudzysłowie. Rozumiecie, o co chodzi? Na takich zasadach, że jest po prostu bardzo stary. Ma pod sobą zbuntowane anioły, którymi rządzi w jakiś sposób uzurpatorski. On jest od nich po prostu silniejszy i one się go boją. Tam nie ma żadnego szacunku, żadnej miłości, żadnego w ogóle, żadnej formuły relacyjnej. A Daimonion boją się Daimon. Królestwo Ciemności to jedna wielka banda. Silny Lucyfer trzyma za łeb zbuntowane anioły, a zbuntowane anioły trzymają za łeb wszystkie daimonium. I wszyscy chcą, kurczę, się nachapać. I chcę, żebyście tak to rozumieli i to widzieli. Demony nie przychodzą do ciebie, bo mają jakiś cel. One chcą przez ciebie pożyć, rozumiesz mnie? Chcą pożyć przez ciebie. Jak one przez ciebie będą mogły sobie pożyć, będą mogły się jak najdłużej utrzymać. Rozumiesz? To będą też mogły stwarzać atmosferę do funkcjonowania demonicznym siłom daimon, czyli zbuntowanym aniołom. One będą sobie ustawiać pewną formułę jak najlepszego życia. A przez to, tak, będą stwarzać grunt Lucyferowi, który będzie w tym wszystkim spijał proszę ciebie soczki. Tak to wygląda. Tak to wygląda. List do Efezjan 6:12. Gdyż bunt uczyny jest krwią i ścianę z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Hierarchia demoniczna. Bój to czyni nie z krwią i ścianą, lecz nadziemskimi władzami. Nadziemskie władze to najniższe byty demoniczne, czyli daimonium, pokolenie przedadamowe. Oryginał, to słowo nadziemskie władze, dokładnie jest czytane jako początkowi. Tak mówi oryginał grecki, to początkowi. Ci, którzy byli na początku, ci najmniejsi, początkowi. Początkowi. Nad nimi są zwierzchności, czyli władcy, mogący inaczej. To władcy mogący. Bo musicie też wiedzieć, że w tej grupie aniołów, które poszły za Lucyferem, też jest hierarchia. To nie są wszystkie równe. Tam też jest hierarchia, tam są ich trzy poziomy. A więc mamy pierwszy poziom. Mamy zwierzchności, czyli władcy mogący. Nad nimi są władcy świata ciemności. Oryginał mówi rządcy światowego porządku ciemności. I nad nimi są złe duchy w okręgach niebieskich. Dokładnie oryginał mówi duchowi złośnicy w niebiosach. A jeszcze głębsze tłumaczenie duchowi niegodziwcy, łajdacy w niebiosach. To aniołowie bezpośrednio odbierający informacje od Lucyfera samego. Pierwsze trzy, czyli duchy pokolenia przedadamowego, zwierzchności, władcy świata ciemności, są tutaj bezpośrednio na ziemi. Funkcjonują na najniższym poziomie okręgów niebieskich. Złe duchy w okręgach niebieskich, one są na wyższym poziomie okręgów niebieskich, pod bezpośrednim zarządem Lucyfera samego. To one odbierają od Lucyfera informacje główne i przesyłają je bytom anielskim poniższym, dwóm bytom poniższym, które to jakby w sposób bezpośredni używają pokolenia przedadamowego, żeby przygotowywać sobie grunt.
Im wyżej idziemy w tej hierarchii zbuntowanych aniołów, tym bardziej widzimy różnorakie wpływy. Wpływają oni na ludzi, wpływają również na państwa i wpływają na regiony. Władcy świata ciemności, czyli rządcy światowego porządku ciemności, to są na przykład byty, zbuntowane byty anielskie, które potrafią rządzić państwami. Albo na przykład dużymi regionami, które zostały zamieszkane. Na przykład jeden z takich bytów został rozpoznany nad Las Vegas. Tam było jego miejsce, jakby jego funkcjonowanie. Grupy wstawienników, światowe grupy wstawienników rozpoznały go jako księcia szansy. Demoniczna zwierzchność pod tytułem nazywająca się Książę Szansy, który mieści się w obszarze duchowym nad Las Vegas. Kiedyś pamiętam, jak dzisiaj przyszedł do mnie chłopak uzależniony, będący pod wpływem demonicznych sił hazardu. Kiedy stanąłem przed nim i mówię do niego tak, zacząłem się modlić o niego i mówię tak, w imieniu Jezusa, mówię teraz do ciebie, Książę Szansy. Masz wypuścić tego człowieka z ręki, tak? Słuchajcie, od razu mi wyłożył z głowy, od razu dostałem z głowy od niego i rzucił się na mnie, zaczął mnie dusić. Wiesz? Złapali go, zaczęli go odciągać, dostał w ogóle takiej siły, że się w głowie nie mieści. Powaliliśmy go na ziemię, Agata podeszła, to ją w łydkę ugryzł. Gryzł ją w nogę człowieku, rozumiecie? A ja cały czas staję, przeklinałem księcia szansy, przeklinałem. Jak go puścił, rozumiecie? To do dzisiaj chłopak normalnie funkcjonuje. Żona, służba, wiecie, już nigdy nie zagrał. Nigdy. Na przykład nad Paryżem wstawiennicy rozpoznali zwierzchność demoniczną, bo to są zwierzchności na cały świat działające, tylko mają w różnych miejscach na przykład swoje umiejscowienia. Tak, jakby domy swoje. Nad Paryżem jest światowa zwierzchność porządliwości. Nad Paryżem, na przykład, nie? Po prostu. Są takie różne w ogóle historie, nie? One są nad różnymi, co? No po polsku. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie interesowałem się tym jakby, tym wszystkim jakby za bardzo. Bo to nie jest tak, że nad każdym państwem jest, ktoś tam coś trzyma. To jest coś takiego, że też, to są też pewnego rodzaju środowiska. To są środowiska. Na przykład zwierzchność homoseksualna, która jest gdzieś na Chicago, na przykład, która to trzyma, bo nie to rozpoznali. Takie stamtąd przychodzą w ogóle dyrektywy. Ja nieraz miałem takie sytuacje, że na przykład do jakiegoś miasta jechałem w Polsce, ja odczuwałem wpływ określonej zwierzchności, mniejsze lub większe. Duch Jezabel, na przykład. Kim jest duch Jezabel? Duch Jezabel jest to podstawowy byt, a zbuntowany byt anielski, tylko ten najniższy, to jest zwierzchność. To jest władca mogący, to jest na przykład duch Jezabel. Bo to już jest zbuntowany anioł, duch Jezabel. To są tego rodzaju rzeczy, wiecie, że jakby one, chcę, żebyście mieli obraz, jak one działają. Bo wielokrotnie możecie się zderzyć z tym, że wiesz, że tak, że tam nie masz demona żadnego, że ten demon w tobie nie siedzi, jesteś wolny, na przykład nacisk czujesz. Czujesz taki nacisk, na przykład w jakieś środowisko wchodzisz. Możesz na przykład odczuć takie coś, że pojedziesz gdzieś, albo znajdziesz się w jakimś miejscu i będziesz czuł taki nacisk, że nie będziesz mógł na przykład myśli zebrać. Nie będziesz wiedział, co to w ogóle jest za rzecz, nie? I wielokrotnie będziesz musiał w ogóle wystąpić do tylko zwierzchności jakiejś, która akurat wpływa tam, powiedzmy, przez jakiegoś człowieka. Na przykład znana jest historia bytu Jezabel, który działał na przykład przez kobietę chyba tam w XVII wieku, już nie pamiętam, zwaną ją papieżyca. Przeczytajcie sobie w internecie. Papieżyca. Wybijcie sobie. Cały Watykan zakręciła wokół palca. Papieża wszystkich człowieku. Babeczka. Ani ona była piękna, ani człowiek. Tak zawirowała w ogóle wieżnie.
Przez taka postać jak Hitler na przykład. Rozumiecie? To są postacie zawinięte przez jakąś zwierzchność. I ta zwierzchność nie siedzi w nim, bo ona tam nie mieszka. Tylko ten człowiek, bo w nim siedzą demony, tylko daimonion w nim siedzą. Na przykład daimonion związany z czarami, związane z manipulacją, bo to są prymitywne byty. Czary, manipulacja, rozumiecie, jakieś takie duchy pożądliwości seksualne, to w ogóle to prymitywne takie. Czasami ludzie, którzy mają widzenia duchowe, jakie widzą, no nie, to one zawsze wyglądają jak jakiś wąż, jakaś skarada, pająk, jakiś człowieku tam gnom, czy jakaś inna poczwara. No zawsze jest takie coś takie, rozumiecie, to byle jakie. No. W naszym pierwszym kościele była kobieta, która miała AIDS. I miała tam gruźlicę kości, w tym wszystkim, no umierała generalnie, bo modliliśmy się z nią, o nią Agatę, z Agatą o nią. I ona któregoś dnia na nabożeństwo przyszła. I usiadła taka, już siłę odzyskała, usiadła. No i jedna osoba ma widzenie duchowe, mówi: Artur, tam demon jest na niej, w kształcie drutu podczas tego. Cała jest w drucie podczas tego. Słuchajcie, podeszliśmy w duchu, zerwaliśmy z niej drut kolczasty, rejs jej się skończył. Wyzdrowiała. Lekarze człowieku w szoku. Wiesz. W ogóle różne rzeczy, nie? Naprawdę. Natomiast tak jest skonstruowana, wiecie, hierarchia. Jak wygląda charakterystyka demonów? Po pierwsze, bardzo ważną rzeczą na temat demonów, to trzeba wiedzieć, że to są osoby. Czyli w ogóle demony to osoby. Demony to nie są zaburzenia, to nie są jakieś traumy, to nie są jakieś, tylko to są normalne osoby. Mają umysł i emocje. One myślą i czują. One normalnie myślą i normalnie czują. Nie posiadają w sobie ani grama miłości, dlatego nie możecie liczyć na jakąkolwiek litość z ich strony, wyrozumiałość, czy na przykład to, że się z nimi dogadacie. Albo że ich przekonacie do czegoś. Nie. Co one robią? One zwodzą. Przede wszystkim one zwodzą. Zajmują się zwiedzeniem na poziomie umysłu i na poziomie emocji. Ponieważ jak dobrze wiecie, w odrodzonym z Bożego Ducha człowieku nie może mieszkać demon. Nie może przebywać w jego duchu. Natomiast może przebywać w jego duszy i w ciele. A więc jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek nigdy nie będziesz miał czegoś takiego jak demona w swoim duchu. Czyli on nie będzie mógł wpływać na twoje funkcje duchowe. No ale na cały układ psychofizyczny może wpływać. I on może zwodzić na poziomie myśli, na poziomie emocji. Co robią dalej demony? Demony dręczą. Czyli człowiek zdemonizowany to człowiek udręczony. On zawsze jest udręczony. Dalej, one kradną. Demony zabierają ci różne rzeczy. Odbierają ci. Odbierają ci każdą formułę, którą mogą odebrać dla siebie. Na przykład, jeżeli mieszka w człowieku demon, powiedzmy, ściśnienia. Demon ściśnienia, popularnie zwany depresją. Mieszka w człowieku demon ściśnienia. Co robi demon ściśnienia? Demon ściśnienia, on żywi się różnymi formułami szczęścia. Rozumiesz? On to ci ukradnie. Ukradnie ci w ogóle różne szczęście. Będziesz, zawsze będziesz nieszczęśliwy. Zawsze będziesz człowiekiem, któremu jest źle w różnych dziedzinach. Rozumiesz? Ciastko nigdy nie będzie smakowało dobrze. Woda nigdy nie będzie wystarczająco mokra. Rozumiesz? Zawsze. Będziesz okradany. Demony niszczą. Niszczą na poziomie psychiki i niszczą na poziomie ciała. Demony również zabijają. One potrafią zabić, jeżeli człowiek podda się. Na przykład, kiedy demon śmierci przychodzi, to on jest w stanie zabić człowieka. Albo wprowadzić go w takie maliny życiowe, gdzie ten człowiek zginie fizycznie, albo na przykład, że popełni samobójstwo. Demony ogłupiają, czyli one prowadzą do tego, że umysły ludzi zostają przytępiane. Demony zaciemniają prawdy, czyli one zajmują się, jakby funkcjonują w ten sposób, żebyś nie widział prawideł Bożych. One zaciemniają je. Często na przykład powiedzieć: o, objawienie dostałem.
No może dostałeś objawienia, może demon odszedł. To jest bardzo ciekawe, wiecie. Ja wielokrotnie zauważyłem, to demon odszedł do tego. To nie było objawienie, bo rzecz była jasna, jak słońce. Non-stop widziałem, non-stop to widziałem, raptem jak łuska mi spadła z oczu. Co to było? Demon stał, zasłaniał. Tak na przykład niektóre Boże prawdy w człowieku dopiero ożywają po latach, ale przez głowę są przez wiele fazie teorii. Tak, bo demon zasłania. I człowiek mówi, o, dostałem objawienie od Pana. Ja często mówię, to nie masz objawienia od Pana, to demon wyszedł. Bo to wiedziałeś wcześniej. Wiedziałeś cały czas, tak jest. No tak. Że od kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, przyjąłeś jakąś prawdę, wiedziałeś, ale ci demon zasłaniał. Na przykład demon religii. Wiecie, jakie są religijne demony niektóre? Te z tego pokolenia przed Adamowym, ja już sobie wyobrażam, jak one ofiary składały Lucyferowi. Człowieku, tam wszystko musiało być na zychę, człowieku, i ołtarz i w ogóle. I takie demony, które ciebie na przykład siedzą potem w ludziach. To jest demon religijny. Wiecie, jaka jest dobra nowina? Ale też, no w zasadzie dobra, że one się nie rozmnażają. To jest bardzo ważne. To jest dobra nowina. Bo ludzi przybywa, ich nie. A więc dzisiaj statystycznie jest mniej ludzi zdemonizowanych niż kiedyś. Rozumiecie? Nie wiem, czy to zauważacie. Bo ludzie mówią, dzisiaj jest dużo gorzej. Ja mówię, nie, bzdury opowiadacie. Nie jest dużo gorzej niż było kiedyś. Nie jest dużo gorzej. Bo dzisiaj ta ilość demonów musi się rozłożyć, tak? Nie na miliard ludzi, tylko na 6 miliardów na przykład. No ale mają też telewizję i środki oddziaływania na resztę, nie? Ale to nie może być, że demon, który ciebie siedzi w tobie, jest w nim też. No tak, ale siedzi w jednym, ale na drugi oddziałuje. Ale nie może. Okłamuje. Nie, to nie ma takiej szansy. Właśnie za, bo to musimy zrozumieć. Demony to nie są superbohaterowie. To nie ma, że on tam leci, fiu, co ty? Demony są ograniczone czasem, przestrzenią. Są takie demony, które nigdy się nigdzie nie mogą ruszyć. Jak one są w Polsce, to są w Polsce całe życie. To nie ma, że demon wsiadł w samolot i poleciał. Jak ty nie polecisz do Afryki, to on nie poleci. Demon to nie jest Bóg. Demony nie są wszechwiedzące, wszechobecne. Demony nie znają ludzkich myśli. Demon potrzebuje ciała. Rozumiecie? Ciała. To nie ma, że to w ogóle... No, że demon sobie idzie, sobie demon ulicą. Demony człowieka, jak są poza ciałem, to cierpią. Demon poza ciałem to masrackie. Człowieku. Demon poza ciałem to jest coś takiego, jak ciało bez skóry. Rozumiesz, o co chodzi? Czy zimno, czy gorąco, to cię boli. Dlatego one tak bardzo chcą być w ciałach. One bardzo potrzebują ludzi. To nie są żadne kozaki. Ja dlatego, ja Kościół uczę, mówię, ludzie, to są pierdoły. Zacznijcie traktować demony jak pierdoły. Nie jako w ogóle inteligentne byty, że on właśnie to jest to. Ludzie mówią, że on wpływa, on ja mówię, weź. Demon to jest w ogóle wypierdek zwykły. Wiesz, o co chodzi? Wlazł w ciebie, na przykład demon seksualny, wlazł w ciebie, bo mu się chce pieprzyć. To taki debil. Jemu tylko to w głowie. To jest demon seksualny, któremu tylko w głowie pieprzenie. Tylko i wyłącznie. Jest tak zorientowany na to, że go nic więcej nie obchodzi. Interesuje go tylko porządliwość seksualna. Tylko i wyłącznie. On jest najarany na to. Rozumiecie? Przyjrzyjcie się na pewnych ludzi. Na przykład jest alkoholik. Alkoholik. Mamy XXI wiek. W ogóle jest pięknie wszystko. Nie wiem, no kurczę, ładne lato, drzewo zielone, człowieku, trawa ładna. Alkoholik idzie i ma jedną myśl. Człowieku. Wino marki Samuraj. Wiesz, o co chodzi? I on idzie i on jest najarany na to wino. Człowieku, jest tyle piękna wokół, ale alkoholika nie interesuje to. Jego interesuje, proszę ciebie, wino. Dlaczego? Bo demon alkoholizmu, który jest w nim, jest zorientowany na wino. Jego nie interesuje na przykład, żeby wpłynąć na naród. Teraz wpłynę na naród i wkręcę kogoś tam, wiesz, o co chodzi. Ten demon chce się schlać. On lubi być zawirowany, ale potrzebuje do zawirowania ciało. Rozumiecie, o co chodzi? Więc włazi w gościa, który jest słaby psychicznie. Rozumiecie, o co chodzi?
I mamy w ogóle piękny układ. Żyją w symbiozie. Jak drzewo i mech. Czyli to może być tak, że demon, który na przykład ma, nie wiem, ofiarę, która jest słabsza, albo chce przeskoczyć na przykład na kogoś, kto jest podatniejszy, tak? Na przykład zrezygnuje w jakiś sposób z tej ofiary i na przykład pójdzie... Wiesz, to jakby było źle, to tak, ale zazwyczaj nie rezygnuje, bo po co? Chyba, że go wyrzucisz. Jak go wyrzucisz, to on gdzieś tam wpadnie w dwie, zobaczy lepszą, ale demon, w ogóle demony, te najniższego, to głupie jest. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, no, spotykacie głupich ludzi, na przykład takich ludzi, że on, są głupi ludzie. Znacie głupich ludzi. Są ludzie głupi. Tacy ludzie, że mówisz do niego coś, a on po prostu... A on jest tak głupi, że nie rozumie nic, co się do niego mówi. Macie tak? Ja spotykam takich ludzi, przepraszam. No, ja takich ludzi znam. Mówię do niego coś, a on się najebać się w ogóle, wiesz, o co chodzi, nie? Nawet w ogóle rozumiesz, co się do ciebie mówi? Rozumiesz? Czy nie? On się patrzy. I takie są demony. To nie ma tak. Anielskie byty, te daimon, one są już im inne. To są inteligentne byty. Tylko że tamte to nie mieszkają w ludziach, a te co w ludziach mieszkają, to debile. Debile, jego kręci na przykład to. Na przykład jest taki program Rolnik szuka żony. To jest w ogóle taki program. Mega w ogóle program. Rolnik szuka żony, ja opowiem. Może rolnik szuka żony polega to na tym, że jest taka pani, która chodzi do rolników polskich, takich chłopaków, co mieszkają na wsi, to chcą mieszkać na wsi i oni tam nie mają żony. No bo oni nie są biedni. No nie są biedni, no są różni, tam nie są biedni zazwyczaj, mają tam wszystko, ale lubią na tych wsiach mieszkać, no ale te nie mają tam żony, no i ona tam zbiera takie informacje i tam dziewczyny do niej piszą listy i one tam potem, oni wybierają te listy i potem te dziewczyny tam przyjeżdżają i one tam się kręcą. Ja tak patrzę na takie dziewczyny czasami. Ja mówię, o Boże kochany, ja ostatnio oglądam sobie Rolnik szuka żony, Saro, i on czyta list od jednej dziewczyny, zdjęcie z tej dziewczyny, ma taką mini założone, ona takie, dotąd ma tej mini, jest podszykowana taka jak woźny na dzień nauczyciela, człowiek ma wszystko, usta kaczuszka, wszystko baje, u ciebie tutaj ona jest taka, i ona tam w tym liście do niego pisze takie coś. Bardzo lubię seriale, marzę, żeby mój mąż oglądał ze mną seriale. Mam 23 lata. Ja mówię, o Boże kochany, na 100% zdemonizowany. Siedzi w niej głupi demon, który chodzi w mini, rozumiesz, i ogląda seriale. Ona jest najarana na oglądanie seriali. I ona do niego pisze o tym liście. Ona uważa to za ważne, ona uważa, że to jest dobre. I przesyła mu swoje zdjęcie. Ja na to patrzę i mówię, a to jest na 100% demon, mówię, który ma takie zainteresowania. Chodzi w takiej mini i ogląda seriale. I zrobił sobie botoks na ustach. I mówi w ogóle z takim, rozumiesz, bo generalnie ona zaburzona osoba. Ćwierć inteligentna, rozumiem o co chodzi, uważająca w ciebie, że jak się ma dwie nogi, w ogóle wiecie o co chodzi, i dwie piersi, to w ogóle to jest wizytówka do szczęśliwego życia. Takie jej się wydaje. I ona postanawia to eksponować, tak jakby nikt drugi. Ja też mam nogi. Też mam klatkę. Wiesz o co chodzi. Tylko ja to uważam za rzeczy wtórne w moim życiu, tak? I teraz to demon w niej jest. Jaki to jest demon? Bardzo głupi demon! Rozumiecie? No to jest taki demon. On nie jest najarany ten demon na zmianę, na przykład teraz robię rewolucję. Ona nie chce rewolucji. Ona szuka takiego głąba jak ona, tylko z kasą. Taka fuzja, oni taką fuzję. Ona szuka, ten demon nie szuka drugiego demona w ogóle. Wiesz. A przypomnij, znam cię! Zróbmy to razem. Pamiętam cię sprzed 60 milionów lat. Siom. One się szukają, tak? Wiesz, to się szukają. Szukają się, tyle lat się szukają. Tak, ten wlazł w nią, tamten wlazł w niego, potem ciebie znaleźli się razem, balet w człowieku. I tam się nic nie zmienia, tam nie ma wielkiego wpływu żadnego na nic. Tam jest, te życie, teraz oni umierają, te demony wychodzą i szukają następnych głąbów. Demon szuka żony. Tak, demon szuka żony, w ogóle wiecie. Jedyna rzecz, wam to pokazuje, bo my musimy mieć odpowiedni stosunek do zjawiska, bo jak ja patrzę na chrześcijan, którzy mówią, ha, demon, ja mówię, czegoś się wściekł, demon, no to demon.
człowieku, jakiś głupek siedzi, demon, no demon, weź go za łeb, wywal demona, no wywal. Rozumiem? Wywal. Każ jej otworzyć te usta przy ciebie zbotoksowane i każ, żeby wyszedł. To zrób prostą rzecz. Przestań gloryfikować diabła do jasnej cholery. Rozumiecie? Bo chrześcijanie to z tego zrobili właśnie, wiecie, wielką sprawę, bo one są takie, one są żadne. Jedne są najarane na to, drugie na to, ćpun jest na to, pijak na to, prędziebie, drugi jest inny, to inteligentny. Jeśli z politykiem dostanę, będę politykiem, rozumiecie, o co chodzi? On politykiem teraz. Inny znaczki zbiera. Taki demon filatelista. Zawsze masz, żeby znaczki zbierać. Kiedyś nie było, teraz są. On się nie wie, jakie będzie znaczki. Co masz? Znaczki. Wiesz, on ma znaczki. I ktoś powie, co to jest? Ja mówię, normalny duch hobby. Taki hobby tam. I teraz, bo my musimy to zobaczyć, bo Kościół to oszalał na punkcie diabła. Na podstawie jego, wiesz, wie, jaka to niesamowita sprawa. Ludzie przychodzą często do mnie, jak dzwonią, mówią, pastorze, ja mam taki problem, bo mówi demon, że nie siedzi. Ja mówię, ale to co z demonem? Mówi człowieku, no ale z czym jest problem? Z demonem? No bez przesady. Z daimonią? Z daimonią? Z debilem? Sprzed 60 milionów lat? No z debilem masz problem? Przecież to głąb. 60 milionów lat jest najarany jak szczerbaty na suchary na jakąś dziwną sprawę. Rozumiecie? Cały czas szuka nośnika. Przepraszam, one się nie edukują. One chcą realizować swoje porządliwości, rozumiecie mnie? To psychopatyczne stworzenia. A te najniższe są głupie. Głupie po prostu. One też krzywdzą ludzi. Dokonują działań krzywdzących na poziomie życia. Lubią grzech, różne formy błędów. Dlatego człowiek, który grzeszy, który błądzi, jest mega przyjazny dla demonów. Rozumiecie? Bo gdzie padlina, tam zlatują się zęby. Głupi demon patrzy, o, ten grzeszy, jaki fajny. Jest jak ja. Pożyjemy razem na pewno trochę. Rozumiesz? Tylko się łączy według swojego rodzaju. Tak. Dalej, one zmuszają. Często ludzie mówią, ja jestem zmuszony do tego, coś mnie zmusza od środka, ja muszę to robić. A nie demon. Jeśli musisz coś zrobić, to jest demon. Rozumiesz? Siedziałem w więzieniu z takim gościem, normalny facet. Wstał rano, proszę ciebie, zabił swoją żonę w łóżku i utopił swoje dwoje dzieci w wannie. Zapytali go dlaczego w ogóle, lekarza. A on mówi, coś mi w środku kazało. Rozumiecie? Znalazły dziurę. Demony manipulują też. One stosują różne formy manipulacji. Różne formy. I kłamią też. Demony zawsze kłamią. Zawsze kłamią. Bardzo możliwe, że wychodzą. Na przykład z tego człowieka, ten człowiek, kiedy ja go znałem, to on nie sprawiał wrażenia zdemonizowanego. Bo bardzo jest możliwe, bo wiecie, co jest możliwe. Na przykład w szpitalach psychiatrycznych człowiek jest wyrównany lekami. Rozumiecie? Na przykład demon nie może działać już przez niego, nie może się swobodnie wyrażać. Akurat taki. I on się nie wyraża już nigdy. Idzie gdzieś się wyrażać, nie? To jest bardzo różnie. Na przykład, kiedy człowiek pokutuje, to często już z niego demon wychodzi. Pokutujesz, odwracasz się od pewnych działań i już demon jakby... on już wychodzi z siebie, on sam wyjdzie. Bo on musi właśnie mieć zgodny ze swoją naturą nośnik. Albo coś, co jest przyjazne, jakby możliwe do zmanipulowania, ułożenia sobie. To jest coś właśnie takiego.